jak ją zbieraliśmy. I Marysia tak wyjmuje, jest kopertę. Ja mówię, Marysia, ciekawe, jak dużą byłaś optymistką? Nie, pokażę tak, że no, to kolejna, to jest 500 tysięcy. Milion. Bo one są piękne, no to może pokażę. Się. Są przepiękne. Ale patrzcie na to, to jest ostatnia kartka. Jaką optymistką była Marysia? 4,5 miliona. Zobaczymy, czy ma... Nie, dobra, słuchajcie, mnie to tak stresuje, że ja kurczę, naprawdę, ja... Ja zaraz będę kaligrafować 5 baniek. Nie, nie tak ładnie. Nie, nie, ale... No. Nie, nie. Dobra, nieważne, rekord rekordem. Kupujcie nasze e-produkty, jeżeli chcecie pojedynczy produkt, lub kupcie cały pakiet za 50 zł. Cały czas, nie wiem dlaczego ja ciągle mówię 18. Mieliśmy mieć jeszcze jakiś produkt? Nie. Coś mi się po prostu... A, wiem. Ja wiem. Bo napisać, ja miałam jeszcze coś napisać. Ja miałam wam napisać taki jakby insta serial o wośpie. W sensie taka, to miał być taki mini insta serial o wośpie. Co roku na historia wośpu. Natomiast nie mam pojęcia. Nie, naprawdę nie, to nie, 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 nie wiem. Kto to? Tak, oczywiście już otwieram. Kto to? Nie mam pojęcia. Ktoś do showroomu chyba chce zakupy zrobić. Ale to nie jest śmieszne, że tu często przychodzą ludzie. Ja nawet dzisiaj dostałam wiadomość, jak tylko zamknął się sklep. Dobra, nie chcę mu gadać o sklepie, mieliśmy gadać o medycynie. No. Ale jak zamknął się sklep, muszę wam to powiedzieć, napisała do mnie jakaś dziewczyna i nawet jej odpisałam, że potrzebuje pilnie segregator ciążowy i czy otwarty jest showroom na Marszałkowskiej. I ja tak sobie pomyślałam, nie, nie ma już showroomu od roku, ale spodlady, tak mam, no tutaj jeszcze chyba jeden i mogłabym jej dać, ale nie napisałam, że niestety nie, że już jest zamknięty, ale no to się naprawdę często zdarza. Dobra, coś tam jakoś, Gosia coś zaplanowała chyba. Znikła. Co? Się musiała wygadać. Że Emilka przyjechała? Nie, czekaj, zobacz. Weź tam gadko i zostawiły mnie. Ja to nie jestem Miss Life, więc możecie mnie coś zapytać. O, wróciła, dobra, ekstra, wróciła. Dobra, obiecaliśmy wam i może na przykład 4,5 tysiące tutaj jest studentów medycyny, którzy chcą słuchać o medycynie. Dlaczego zdecydowałam się, że ten pierwszy live będzie o tym? Dlatego, że... Ile będzie tych live'ów dzisiaj? Dzisiaj jeden. A, okej, dobra. Ale jutro będzie chyba 8. Nie, ile? A, okej, ile jutro będzie live? Gosia? Dużo. Oj, dużo, zaraz ci powiem. Dobra. Nie u mnie, na fundacji, bo ja bym nie dała rady. Będziesz harmonogram umieszczony na Instagramie. Bo to jest tak, że ja mam tak, jak z wami gadam, to ja mam taki wyrzut adrenaliny, a potem dziewczyny mogą to potwierdzić po kamerze, ja tak jak taki balon opadam. Żyjesz, Emilka? Przepraszam! Emilka, ja cię przepraszam, ale ja po prostu musiałam tu wrócić. Teraz jestem w ogóle, teraz na oficjalnie na live wyszłam na najgorszą koleżankę, która przyszła, zobaczyła i wróciła na live. Ja chciałam zauważyć, że przyszłam tutaj, ponieważ poświęciłaś dla mnie tylko jedno instastory, chciałam się sama zareklamować. Udostępnij kanapę, chodź, idziemy, no, nie chodź. Dobra, no więc, no więc słuchajcie, ogólnie, ten... My jesteśmy w butach, możesz mieć skarpetki, jak chcesz. Ale może załóż buty, no wiesz. Emilia, myślę, że możemy być bez masek, bo my się i tak widujemy bez masek, no. My to jest takie bardziej koleżeńskie spotkanie, czy bardziej, no. No, dobra, słuchajcie, więc do czego zmierzam? Włączamy te pytania, które wczoraj zadawaliście, bo obiecałam wam live o różnych naszych anegdotkach z medycyny, dlatego że insta serial o miłości, insta serial o ślubie jest właśnie z moich czasów studenckich i moich czasów, jak zaczynałam pracę. Także, tylko to nie będą te, cholera jasne, jak to teraz zrobić? Nie wiem, jak ty coś to zrobić, bo ty już zadałaś jakieś kolejne okienko, tak? O matko bosko. Popsułaś. Popsułam. Rozmuszłaś live? Nie. Nie, nie, nie. Pytania, bo mu pewnie dała jeszcze kilka okienek i to są jakieś kolejne okienka okienek. To teraz muszę się sobie przypomnieć. Ej, nie, no może tu będzie... może czekaj, może jak ona... Ja tu nigdy nie byłam.
Nie byłaś nigdy tu? Nie. Tak, bo to jest nasze stare mieszkanie, ale no. Emilka jeszcze się jakoś, jeszcze się nie znałyśmy. Ale ładnie, sobie. Jakby takie wysokie wnętrze, ekstra. No, to widziałam, ty nie widziałaś starej marszałkowskiej, tej naszej. Czekaj, jak to zrobić, żeby to zobaczyć teraz? A co? Dobra, zadawajcie pytania dla mnie i dla Karoliny od nowa. Przepraszam was, że... Bo chyba chodzi o to, że ja mogę zrobić question and answer. Siadaj. Q&A. Nie, ale... żeby bardziej cię nie ale... Dobra, zadawajcie pytania. Pakiet taki tani szok. A, słuchajcie, to ja mam coś do powiedzenia. Jak uważacie, że pakiet jest za tani, to będzie nam ogromnie miło i... Mówię to szczerze, jak na przykład kupicie ten pakiet dwa razy. Albo 20. Ja powiem wam więcej, można nawet 300 kupić. Taki jest limit. 300? O! 300 pakietów. Jak ktoś jest chętny, to... O. Zapraszamy, po 300 pakietów, jak ktoś chce. A jak ktoś chciał kupić więcej? Wow. To może dokupić sobie pojedyncze Ale nie, ja tak w zeszłym roku kupowałam, że kupowałam już od 20 jednego. Czekajcie, bo ja chciałam, żeby wszyscy byli. Jak to zrobić? Nie wiem, może dać pocze. Albo, a poczekaj, dalej. Albo, a dlaczego Gosi nie ma? Gosia też ma być. No właśnie. A ja sobie siedzę z boku. Nieprawda, Gosia, jak wszyscy to już nie. Zapraszam. No ja zdecydowanie za niska cena, no to kupujcie drożej. Dobra, dajcie jakieś pytanie ze studiów, bo obiecałam wam live o medycynie, a po prostu zwaliłam temat. A będzie o tobie, Marynie. No. Świetna robota, właśnie rozpływam się przy głosie Emilki. Pozdrawiam was. Ojej, ja też chcę kupić, ja chcę powiedzieć. Nie, no dobra, słuchajcie, ja wam powiem prawdę. Ja muszę powiedzieć prawdę. I Emilia, czy ja mogę powiedzieć prawdę? Możesz. Tak? Ale znaczy, nie wiem o czym, ale możesz. W tym, że ja wczoraj do Emilki zadzwoniłam, powiedziałam, że w sumie to jakby nas zaskoczyła tak na lajkie. Dlatego jak wiecie, to wasza mówię, mogłyby przestać udawać, no. Nie, tak naprawdę ta Emilka nie wiedziała, czy dojedzie, ale ja powiedziałam, że mówię, słuchaj, już co, będziemy nagrywać tego live'a i w sumie jakbyś tak padła, niechcący, to będzie spoko. Także już nie będziesz, już się nie. Przepraszam, bo pomyślałam, że mam COVID, ale już jestem po, a się zakrztusiła. To musisz, to nie ma w ogóle innego pomieszczenia w tym domu, tylko łazienka, bo to jest takie open space. Czy Emilka, oni, ty krztusisz się, a oni pytają się, czy zaśpiewasz. A, widzicie, to jest dobra metoda, nie mogę, słuchajcie, teraz śpiewać, bo nie zakrztusiłam. Ale jakbym miała, o, ale mam, wiesz co, puszczę kawałek czegoś. Tak, to puść. Dawajcie. Dobrze. A, to jest też w ogóle piosenkarka. Nie. Tak. O, a może zrobię tak, mam podkład, puszczę ci podkład, ty i ty kawałek zaśpiewasz. Ale dlaczego ja muszę? Ona bardzo dobrze śpiewa, naprawdę. Nie. Czekaj. Co to było, co ty śpiewałaś? Takie góralskie hity. Ty taka byłaś góralka. Jaka góralka? No, zawsze. No tak, zaraz coś zapytać. Zielony dres skąd? No, Emilii Atelier. No, proszę państwa. Proszę państwa, czy Emilia by ubrała coś nie od siebie na live'a, który jest na mamie ginekolog? No właśnie, właśnie, jak już przyjechałam się reklamować na swoim dresie. Ale tak szczerze to wam powiem, że jak jechałam sobie, jak wypatrzę, wszyscy tak ładnie ubrani w sukienkach, a ja w takim dresie dzisiaj. Nie, ja na potrzeby. Właśnie bardzo ładna, bardzo to ładna. Poproś panią prezes. Przepraszam. Ja oddałam tą koszulkę, powiedziałam, że może ktoś skorzystać, bo ja mam, słuchajcie, ja będę miała mega strój, bo... Boże, tak, w ogóle ja nie chodzę do telewizji, ale w niedzielę zostałam zmuszona przez tamtą panią, o tą, co tam siedzi i się nie pokazuje, że jednak będę w telewizji na sztabie woźpowym. Oj, tam możesz być. No wiem, no i tam mam specjalny strój woźpowy, zaprojektowany przez wyjątkową polską markę, pokażę wam, ale będę cała po prostu obklejona w woźpie, także no myślę, że nie potrzebuję koszulki, bo będę miała taki strój przez super markę, którą znacie, bo ją ciągle pokazuję. Uwielbiam pozytywne wariaty. Zachowujecie się jak nawalone, a widzicie, a my wszystkie samochodem, my po prostu tak się zachowujemy. Wygląda jak drink pewnie, nie? To jest taki watermelon mojito. Tak. Na pewno. Gosia, przesiądź się.
Gosia, chodź, no, nie, no, nie jest bardzo ale, dobrze. No, ale no, proszę, żeby zakalować no, szydercu. Ale wiesz, jak ludzie cię lubią? No dobrze, ale ja tutaj wszystkie... Ale tak siedzi. Ale tak siedzisz się bardzo, przynajmniej sprawdź, ile jest. Nie, no zakalować szyderek. Ile jest w głosie? Ile? Ile, ile? Ale weź tam powiedz od razu z tymi tam 127, a nie tamten. Okej. Okay. No to nie jest tak obsiuk, no to mówcie dalej, a ja sobie to posprawdzam. A, to ty będziesz tego sobie ten podkładzi. Nie, znaczy dla ciebie będzie. Więcej potem. Gosi, więcej Gosi. No miałyśmy gadać o tych studiach i co, i nie wyszło. Gosia? Dobra, Karolina, tam były takie pytania. Czy miałyśmy, czy się kiedyś kłóciłyśmy? Nie. Nie. Się? Nie. Nie. Ale sobie... to też nie kłóciłam nigdy. O, to zaraz. Ale nie, poczekaj, nie, to nie. Wszystko przed nami. Ale ja na przykład z Gosią się kłóciłam tylko raz w życiu. Pamiętasz, Gosia? No, pamiętam. I to było zaraz po tym, jak ktoś na Instagramie mnie zapytał, czy kiedykolwiek kłóciłyście się z no. Naprawdę? I to było tak, wiesz, jak zna... Po, nie, ale to gdzie... była taka kłótnia, myślę, że nam starczy na jakieś 20 lat najbliższych. No, 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 musiało być. No, więc nie, ja raczej tak się nie kłócę. Znaczy, w sensie nie. Ale ja też się rzadko kłócę w ogóle. Ale o co chciałabyś się ze mną kłócić? O to się kłócą dziewczyny. O faceta. Tak? A my mamy skrajnie, że tak powiem, odmienne. Bardzo, to nawet nie jest skrajność, to jest patologiczna skrajność, że tak powiem, upodobań, więc... Na szybko mogę wam powiedzieć brutto. No, no. Nie, nie chcę brutto. No nie mogę netto, bo nie mam, no nie mam... Tak, mamy problemy techniczne z tym brutto netto. Brutto jest 450 tysięcy. Łącznie z tym. 450? Która to godzina? Jezu, to może pierwszą karteczkę pokażemy w ciągu. Nie, nie, no, żeby było 500 tysięcy. Godzina już jest, a tyle? Tak, godzinę. No razem z wzmianką. Nie, to już mogę iść do domu. Dobra, 450 tysięcy. Ja nie umiem tego włączyć. Moje siostry mi to dały, nie wiem jak to się obsługuje. A ty kupiłaś w ogóle tego e-booka, że chcesz go puszczać? Nie. Ale to napisałam do Goi, że mi wysłała, bo nawet nie ma. Ale wiecie co? Dobra, nie będę tego mówić. Bo teoretycznie ja nie wiem, czy my możemy puszczać twoje piosenki. To jest w ogóle... Jak co? Ale możemy. Myślę, że możemy. Ale ona, a ona nie może puszczać swoich piosenek? Nie, no możemy. Tak? Znaczy, tak, nie. Telefon dobra. Do Agaty. Telefon do Agaty. O, ale zadzwoń, to będzie dobre. Bo wiecie, ktoś tam wkręcił, bo jakąś wiadomość dostałam, że są jakieś prawa autorskie, że ja na przykład nie mogę puszczać piosenki Emilki. Nie, swoje nie. Do Agaty. No. Agata nam wszystko powie. Dobra. Czekajcie. Pół miliona w godzinę, tak. Ja pół miliona w godzinę. Ja cię kręcę. Nie, nie wierzę, naprawdę. Z tego wrażeniem, jak się włącza to. A ja sobie włączę to, co tu było. O Jezu, to sobie dzisiaj będę widzieć pytania, na przykład. Bo ty czytasz, ty mi nie czytasz. No to czytaj pytań, właśnie. A ja nie dowidzę tam. A, bo ja jestem ślepała, no co ty? Gdzie ja to zobaczę? Jak to zobaczę, to będę wam zadają pytania. O, ja tu jestem. Ale jakie opóźnienie jest? Ale zobacz, 5000 osób, nie wiem, w ogóle ludzie chcą to oglądać. No to dziwię się. No. Nie, słuchajcie, kupujcie pakiet. To był większy kujonem. Ja byłam większym kujonem. I ja zawsze, ja. Nie, ona była strasznym kujonem. Słuchajcie, tutaj w ogóle na Marszałkowskiej. W pewnym momencie Karolina się... Ale słuchaj, ona się... Karolina u mnie mieszkała ostatni rok, czy przedostatni rok. Chyba piąty rok, tak? Piąty. No nieważne. Tak czy inaczej. Było tak, że mieszkasz szósty. Ja to się wprowadziłam do siebie. Ale piąty, wiecie, jak ona się uczyła? Ona kładła na stole taki stół jadalniany, całych moich dziadków stół, taki olbrzymi. Tam kładła książki, rozkładała notatki i potem, uwaga, zakładała słuchawki na uszy. Przepraszam, ja się do tej pory uczę w słuchawkach lotniczych. Znaczy teraz już się nie będę długo uczyć, bo już po specjalizacyjnym obiecałam sobie, że się nie będę uczyć, ale do specjalizacyjnego też uczyłam się w słuchawkach lotniczych na uszy. Polecam każdemu, kto się lubi uczyć tak jak ja, polecam słuchawki lotnicze. Tam jak tak, cisza, tam nie siedziała tak. I ona tak, ja wracałam do domu i na przykład, wiecie, chciałam sobie odpocząć, a ona do mnie, ty jesteś normalna, ty się nie uczysz, chodź tu. Ale to było nie bo ona się nie uczyła, ja zdawała. Po prostu. No ja się nie, uczyłam, no. Nie, ale ona po prostu się wszystko przekopała, te wszystkie książki, potem brałam te notatki i ona tam przykład, przepytaj mnie. No więc jak ja przepytywałam, to się wszystko nauczyłam przy okazji, bo ona wiedziała, co będą ale pytać. Ale widzisz, to też jest bardzo dobry sposób, no. Żeby się uczyć. Także warto mieć koleżankę kujonkę i potem ją przepytywać, taki life hack. Tak.
Tak a jeszcze jakieś pytania są, czy nie? Ale nie, no zadaj te pytania, no. O, będzie 5 milionów, ja też tak myślę, że będzie 5 milionów. Nie, ja nie myślę. Tak. Ja naprawdę nie myślę, mówię z ręką na sercu, nie myślę, że będzie 5 milionów. I nie myślę, że będzie więcej niż 5 milionów, bo powiecie, nie myślisz, ja mówię, że będzie 5 milionów. Ja mówię, że będzie. Ja nic nie mówię. Ja bo dla mnie jeszcze pół miliona. No właśnie, no, jest pół miliona, jest ekstra, idziemy do domu, w ogóle starczy. Ej, weź w końcu zaśpiewaj, no weź to włącz, no dajcie to włącz. Zaraz przyjdzie pani tutaj. A, bo nie wiem, czy możemy. Czy ty możesz tak? Własne piosenki puszcz? To nie są moje piosenki. Nie, 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 nie są moje. To są. A, my mamy live jak z akademika. Tak? No, ale. Ja nie rozpiewam akademiku nigdy. Ja też nie. Nie, ale nie to mamy te takie z akademiku. Fajnie. Czyli fajnie musimy być w akademikach, no. Fajnie, ja nigdy nie byłam. Znaczy byłam w akademiku, byłam w akademiku. Jaką miałyśmy średnią ze studiów? Ja miałam na koniec studiów i napisałam wam o tym w książce, więc kupcie i za serial o miłości. Ale zdradzę wam, miałam dokładnie 3,99 na koniec studiów, z całych studiów. Ja miałam dużo, ja miałam 3,78. Bo ty miałaś kilka poprawek, a ja nie. Przepraszam bardzo, miałam dwie poprawki. Tak. Miałam poprawkę z interny i z chirurgii. Z interny na własne. I z chemii. Ja miałam sobie nie miałam poprawki. Przepraszam, kto miał zerówkę z farmy i nie zdawał egzaminu? Ej, słuchajcie, ja miałam kiedyś jedną poprawkę, dlatego że przyjechałam prosto z wesela, na godzinę 7 był egzamin. Ja skończyłam o 6 wesele i tak wchodzę, słuchajcie, do tej... Oczywiście byłam w pracy byłam, śpiewałam. I wchodzę tak, słuchajcie, i pani mnie jeszcze usadziła na pierwszej ławce. Ja mówię, no nie, wy nic się napiszę i tak siedzę. Mówię, nie, ja jednak idę do domu, wie pani co, ja idę do domu. I zmieniam poprawkę. Nie, ja naprawdę, słuchaj, ja w ogóle naprawdę byłam dużo głupsza na studiach od Karoliny. Ona była dużo lepsza, ja nie wiem, to jest w ogóle jakiś taki fenomen dla mnie. Farta też, nie? Tak, ja jestem takim farciarzem w życiu, naprawdę. I ja na przykład zawsze trafiłam na te pytania, ja przy każdym, słuchajcie, to będzie straszne, co wam powiem, bo wyjdę na jakąś szamankę. Ale ja przy każdym egzaminie tak łapałam się za ucho, miałam tu kolczyk od babci Wandy i mówię, babciu, proszę cię, żeby były takie pytania, które znam odpowiedź. I wchodziłam na ten egzamin i tak... Słuchajcie, to najpierw w domu wymyśliła, z kolczykami podzielała, te, nauczyła się trzech. Tak, i potem odpowiadałam na te pytania i ja nie miałam dobre oceny, bardzo, nie, dobre miałam oceny, takie, a nawet jak się nic nie uczyłam, to zawsze na jakąś trójkę zdałam, nie miałam żadnej poprawki na studiach, z czego jestem taka, dumna, ale dostałam 3,99, bo z ginekologii dostałam ocenę. No, musicie przeczytać nic na serial o miłości, to się dowiecie. Będę gotować rosoły. No! Czyli kupiłaś pakiet albo Insta. A się popłaka. Nie, ja muszę sprawdzać tutaj. Ale Gosia, no to możemy czytam, ale dobra, Gosia, powiedz mi, czy ja byłam kujonką? Nie, naprawdę to jest takie trochę, ja jestem złym przykładem, bo ja się naprawdę nie uczyłam dużo. Ej, wszyscy piszą, że Emilki piosenki są piękne. Czy możemy ten, bo ja... Agata nie odbiera tego. A, bo ty się nie słuchała! Przecież ja bym przylazła. Przydasz, no, więc ja nic nie wiem. To puszczę. Ja najbardziej mi się chciało śmiać, wysłałam Nikoli ostatnio, jeszcze przed tym, jak w ogóle wszyscy je usłyszeli, wysłałam, mówię, Nikola, słuchaj, wyślę ci to, jedną ci wyślę, jedną. Tylko ja ci mówię, żebyś jakby nie zwracała uwagi, bo ona nie była jeszcze kompletnie zrobiona, bo miały być jeszcze poprawki narzucone. Nie poczekam ile pół godziny później, czy no, dwie godziny chwilę, później? No, chwilę, tam. Nikola Stony, posłuchajcie! I tak wiedziałam, że to się nie ukryje, no nie wiedziałam. Co, możemy czy nie? Jeszcze nie wiadomo. Dawaj, dobra, jest najwyżej karę zapłacimy, no. Nie no, naprawdę, ja mogę, naprawdę. Ej, straszne jest opóźnienie. No jest, no, ale... Tak? No? Znaczy u ciebie, znaczy ja nie wiem jak jest, no ale że jest. Czytaj, no. Napisałem pytania dziś na pierwszy milion, no, fajnie by było. Dobra, dawajcie pytania takie ze studiów, albo coś tam z czasów. Ale to w ogóle też inne, no. To jest każde pytanie, wszystko odpowiem. Dzisiaj za wszystko odpowiem. Tak. Na wszystko odpowiem. Na każde pytanie. Aż się zaczynam bać tych pytań. Tak. Ja jestem szczerym człowiekiem, ja zawsze. Ktoś pisze, że ma problemy techniczne, nie może przejść do płatności. Słuchajcie, jest taka jedna odpowiedź na to.
Zresetuj ciasteczka, usuń historię. Przepraszam, że to mówię, ale to jest moja odpowiedź na wszystko i to jest też odpowiedź naszych informatyków. Za każdym razem, jak już tak jakby próbują różne rzeczy i na końcu jest dobra, to usuń ciasteczka i resetuj historię, albo spróbuj jeszcze mają... na karcie incognito. Tak, spróbuj na karcie incognito, ale czyli na iPhone'a, w tym prywatnym. Kupić w telefonie, ja zawsze jak chcę coś kupić, to kupić komputer. Bo to się nie mieszka. Ja nie umiem. Do tej pory mi nie przyszły te e-booki zamówione na futer. Przyszłam przez fajnie. Teraz ci znajdę. Fajnie, no, pewnie ten, no. Ale też o tym bym nie pisała, wiesz, że niektórym nie przyszły. Nie, jak wam coś nie przyjdzie, to piszcie do nas po prostu i dajcie znać. My wam to na pewno jakby powiemy, jak to znaleźć, bo to przychodzi, tylko może być na przykład w spamie. Ten mail się nazywa Twoje zamówienie. Nie, teraz się zmieniło, właśnie teraz ułatwiliśmy i mail z linkami nazywa się Twoje linki coś tam coś. Twoje linki coś tam, więc... Zamówię, jak wrócę. Ja też zamówię. No ja też zamówię. Wszyscy a ja mogę... Dajcie Gosia, chodź tu. No. Zaraz, no, czekam. No ja zaraz przesunę. No dobrze, jaka ta... Ważny ja zaraz ją przesunę. Co? Ale wszystko, już wszystko, już wszystko. Nie! O, zobacz, jak ona dostała. Poczekaj. Poczekaj, ja ci... O! Potem, o! Mogę tu postawić. Tu. Chodź, wyjdzie, ja to w sumie... Mój ulubiony profesor. O Jezu, nie mam takiego i cokolwiek nie odpowiem, będzie niepoprawnie. Bo jak odpowiem, że moim ulubionym profesorem jest mój obecny szef, to powiecie, że się podlizuje. Ale tak jest. No ogólnie pan profesor Wielgoś od zawsze we mnie wierzył i... Ja potwierdzam, ona zawsze no. Tak, za panem profesorem po prostu murem i pan profesor za nią. Także to... No na studiach. Od 2000... 9 roku. Emilka, co studiowałaś? Nauczanie początkowe i logopedię. Pierwsze. Na Uniwersytecie Warszawskim, tak. Wy wiecie, co pani? My dopiero gadamy 25 minut? Widzisz, tak? Już coś iść, tak? Nie, nie chcę w ogóle. Dalej brutto, ale muszę coś przekazać. No, dajesz nam kartę? Daję nam kartę. Wakacyjnych było najfajniej. Ale dowie. A ja mam inną teorię, bo ja o tym myślałam wczoraj wieczorem. Nie, nie, Wylesiu. Tak, my byłyśmy, słuchajcie, ja wam opowiem historię. Ty nie opowiesz, bo nie możesz. Mogę. No dobrze, no nie wiem którą, ale ta jedna. No dobrze, no mów. Ale to ty może jak powiem inną, to ty chcesz inną? Nie, bo ja wiem którą chcesz, więc nie możemy. Chyba. No dobrze, no, no dobra. Ja, słuchajcie, byłyśmy po drugim roku na praktykach, na praktykach na izbie przyjęć, jako jakby takie jest praktyki pielęgniarskie. No i, chociaż nie pielęgniarskie, no nieważne, na izbie przyjęć. I to były, i poszłyśmy do szpitala w Międzylesiu, to jest niedaleko mojego domu, ale też Karolina, która jest z Wołomina, weź ty tu ten tegest. No ja jestem. No i słuchajcie, my na tej izbie przyjęć, tam była spoko, uczyliśmy się zakuwać, pobierać krew i tak dalej. I pamiętam, że... Jezu, tu jestem na tym temacie. Tak, jest, to jest z opóźnieniem, to jest przeszłość. Dobra, to tu idzie. Słuchajcie. No, bardzo się dobrze wyglądasz. Jak to powiedzieć? Ale ja... Nie, ja wiem, co chcesz powiedzieć, ale nie możesz tego powiedzieć. Mogę! No dobrze, no to powiedz. Wiem. No więc, Karolina... O! Nie, we dwie... Nie, słuchajcie, no ogólnie Karolina miała zadanie zbadać starszego pana per rectum. To chciałaś powiedzieć? Nie. A, no to masz inną historię? Nie, ja wiem, którą to jest historia, ale to czekam na rozmowę. Ale ja na tą! No dobrze, mów. Ja mam tylko tą historię, no. Że byłyśmy tam i ogólnie we dwie miałyśmy zbadać pana i pan miał ogólnie jakieś krwawienie z przewodu pokarmowego. No i my, wiecie, takie dwie w ogóle blond laski w jakichś takich w ogóle wyglądałyśmy jak takie z, no takie dwie, tak jakby, my wtedy wyglądałyśmy trochę jak takie Barbie. No jak Barbie wyglądał. I ten biedny pan, lat 80 coś i
jakby ja mu pobrałam krew i powiedzieli, że jest jakiś przyszedł chirurg i mówi, no dobra dziewczyny, wy jesteście na praktykach, proszę, pana trzeba zbadać per rektum, to jest podstawowe badanie chirurgiczne. No i ja tak wypchnęłam Karolinę i ona wtedy pierwszy raz badała per rektum. Natomiast tak... Co? No pokazuję, no ale wtedy ona totalnie stanęła na wysokości zadania, tak po prostu... Bo ja zawsze staję na wysokości no. zadania, jak ktoś każe robić, to robię, no. Także pojęcia, nie pamiętam mam, ale... twój pierwszy raz, moja droga. Oj, cieszę się. No, także taka była historia. A nie, to były bardzo fajne praktyki. Tak to znaczy, że nie trzeba pić, żeby się tak fajnie bawić. No. A ty masz jakąś historię? Nie, nie mam. Nie mam. Jezu, ja nie wiem jaka była inna historia. Nie mam. Nie mam. Może kiedyś nam opowie. Dobra,